let this be another knot to tie around my bed at night. I know I've lost the fight to erase your face, my mind. Dobra mordy, a więc hej, cześć, witajcie, z tej strony Art, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jak widzicie jesteśmy na MC4U, dokładnie tak, robimy sobie opening ze stacka kluczy, jak dobrze widzicie tutaj teraz na EQ. Mamy, słuchajcie, stack opening, opening ze stacka kluczy. Wczoraj odpaliliśmy live'a, oczywiście na każde live'y was gorąco, gorąco zachęcam, ponieważ naprawdę fajna jest atmosferka, fajnie się bawimy. I oczywiście również dostałem od was, słuchajcie, od moich widzów klucze, łącznie stack oraz w donacie kilo od gracza Getsambu, co naprawdę bardzo, ale to bardzo mu dziękuję, bo kto by pomyślał, że w pierwszy dzień edycji dostanę w donacie kilo w 6-3, no po prostu dla mnie to by było nie do pomyślenia. Także naprawdę bardzo, bardzo dziękuję każdemu, kto się tak naprawdę złożył na ten odcinek. I myślę, że możemy powoli zaczynać robić opening, także ja już tutaj nie przedłużam i lecimy otwierać stack kluczy. Miejmy nadzieję, że dropniemy drugi kilo w 6-3 albo 16 koksów. Lecimy z koksem, mordeczki. Siu-siu-siu! Mordy, po prostu nie wierzę. Dropło nam 16 koksów. 16 koksów nam dropło. W końcu coś dobrego, słuchajcie. Z tego co wiem, to na drop właśnie takich oto koksów to jest chyba 16%, więc naprawdę, znaczy przepraszam, jakie 16, co ja gadam? 1%, bo mi się pomyliło, że jest ten 16. Zobaczmy jeszcze raz, tylko zobaczcie. 1%. Na kill-off jest 1% i na 16 koksów jest 1%. Mordy, zdołaliśmy otworzyć 16 koksów. No dla mnie to jest bardzo rewelacyjna wiadomość i lecimy dalej. Zobaczymy, co nam jeszcze dropnie. Miejmy nadzieję, że teraz będzie to czas na kill-off. Let this be another knot to tie. Dobra morda, więc zbliżamy się do ostatniej skrzynki, tutaj jeszcze sobie tylko odłożymy te nasze ostatnie itemy. Zbliżamy się do otwarcia ostatniej skrzynki, zobaczymy co nam dropnie. No niestety, kill-offu nie mamy, jeszcze, tylko pamiętaj, zawsze mówią też, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Także zobaczymy co nam jeszcze tutaj z ostatniej skrzyneczki dropnie. Miejmy nadzieję, że to będzie coś dobrego. Zobaczymy, uwaga, uwaga. I jest to łuk chyba, tak? Tak, jest to łuk i punch, więc nie jest źle mordy, nie jest źle, jak dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość. Także mordeczki, podsumowując odcinek, to jest wszystko co nam dropło, czyli najbardziej się oczywiście tutaj cieszę z tych 16 koksów, dropnęły nam 2 52, dropnęły tutaj nam 1 knock, przepraszam. Zobaczmy, czy jakiś pełny set nam dropnął, taki protection 4, zobaczmy tutaj jakieś spodnie, chyba nie, chyba no tak jak myślałem. Bania. Jeszcze brakuje nam klaty, żeby był cały pełny set, ale prawie. I jeszcze 5 pereł na drobu. No, moim zdaniem jest to fantastyczne. Ja jestem zadowolony, mordeczki. Ja nie powiem, ja jestem zadowolony z tego. Nie jest źle, nie jest źle. Oczywiście dużo osób też mówi, że tam otworzyło ponad 380 kluczy i nie dropło kill-offu. No nie wiadomo, szans jest 1%. Mi akurat w 1% udało się otworzyć 16 koksów, więc naprawdę nie jest źle. I tyle, także mordeczki, to było z tego na tyle, z tego odcineczka. Jeżeli wam się oczywiście podobało, możecie zostawić łapeczkę w górę, to są moje itemki, przepraszam. Jeżeli wam się oczywiście podobało, to możecie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. No i tyle, także ja byłem Jart, trzymajcie się mordeczki, do zobaczenia i cześć!